Cześć, to twórca Tracker Cam. Przy krzesiwie pierwotnym można używać niektórych zwęglonych tkanin. Może to być tkanina lniana, czy też tkanina bawełniana. Mogą to być także wcześniej odpowiednio przygotowane niektóre gatunki grzybów, ale nie tylko. Mówiłem o tym w kilku poprzednich swoich filmach. Ja za chwilę przygotuję materiał bawełniany. Paski ucięte z t-shirtu, potnę na prostokątne kawałki. Kilka takich kawałków zamknę w metalowym pojemniku, następnie taką puszkę umieszczę w ognisku. Po 2-3 minutach, tutaj różnie, potrzebna jest praktyka, materiał będzie gotowy, wtedy puszkę należy jak najszybciej z ogniska wyjąć. Gdy się spóźnimy, nie należy spieszyć się z otwarciem puszki. Gdy otworzymy ją zbyt wcześnie, wtedy można zobaczyć, że bawełna już zaczęła się żarzyć, tlić. Wtedy należy materiał jak najszybciej ugasić, by go nie stracić. Gdy płomienie będą działały bardziej precyzyjnie, tylko na dół pojemnika, wtedy będzie można zobaczyć po bokach puszki takie niewielkie płomienie. Gdy one zgasną, to znak, że materiał jest już gotowy. I także jak najszybciej należy zdjąć puszkę z ognia. Materiał jest już gotowy. Jak widać, bawełna zmieniła kolor. Również w dotyku jest bardziej delikatna, podatna na uszkodzenia, w dalszym ciągu podatna na wilgoć. Należy ją chronić. Ale bardzo szybko łapie iskrę. Gdy iskra upadnie na taki kawałek, zaczyna się on bardzo szybko tlić. Następnie należy przenieść go na suchą rozpałkę. Rozdmuchać tak, by powstał płomień. Należy zwęglać materiał na zapas, tak jak robiono to niegdyś. Można także przenosić suchą rozpałkę, by później w terenie dysponować źródłem ognia. Kawałek bawełny umieszczam na krzemiennym odłupku z ostrą krawędzią, tak by mogły powstać iskry od krzesiwa, które zostało wykonane ze stali węglowej, wysoko hartowanej. Jak widać, zaczyna się już żarzyć, tlić. Umieszczam na suchej rozpałce. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.